Cześć, witajcie w kolejnym raporcie o stanie korporacji Uuu, ludzie, łapcie popcorn, bo będzie co oglądać. E, oczywiście za chwilę przejdziemy do tego, co, o czym wspomniałem w zeszłym tygodniu już się zaczęło czytaj inwazji drifterów na nulsek, e, No powiem wam tak, impreza się rozkręca. Kto nie śledzi informacji, to za chwilę oczywiście się z nim podzielę. Natomiast e, myślę, że albo dobra, może w takim razie przejdziemy do informacji bieżących, tak? Bo chciałem zacząć od śmiesznej historii o PvP, ale powiedzmy to tam jakoś udzie. Jakoś udzie. zacznijmy od tego co się dzieje. Jak wszyscy dobrze pamiętamy, w zeszłym tygodniu, w zeszłym raporcie, no, no, tak, w zeszłym tygodniu, mamy raport ostatni korporacji tydzień w tydzień wow. E Wspomniałem o tym, że rozpoczęła się inwazja drifterów na e null security space, że latają statki drifterskie, floty drifterów, tak właściwie w całości i e reinforsują stacje, strzelają do graczy, e no to słuchajcie, e atmosfera się zasadniczo zagęszcza. E Czego w sobie nie jestem pewien, aż bym musiał obejrzeć jeszcze raz ten odcinek, ale e na ob Obecną no, chwilę, czy nie jestem pewien, czy o tym powiedziałem w poprzednim. W każdym razie, w związku z całą tą inwazją, zaczęło się od Triglawian, później się dołączyli Drifterzy, Drifterzy demolują e, nulsek w sposób ostry i tak dalej. I w związku z tym, e, że tak powiem, przywódcy największych nulsekowych, znaczy jeden z przywódców, który, od ta, który, od, z którego się wszyscy teraz śmieją, e, w związku z tym e, stwierdzeniem, zobaczymy, czy groźby spełni, ale wspomniałem coś takiego, że w związku z najazdem drifterów największy, znaczy no największy no dobra, powiedzmy największy dursekowy sojusz stwierdził, że no to oni w odwecie za to, że drifterzy przylecieli, czy tej CCP wcistał guzik, to oni teraz polecą do high security space i spalą wszystko i wszystkich i będą strzelali do wszystkiego i coś tam, coś tam, coś tam. No oczywiście spotkało się z, to, z niezłą beką na wszystkich forach. Ja osobiście się nie mogę doczekać. Już mam przewiezione do GT wszystkie materiały, i czekam tylko aż ceny pod, podskoczą do góry, żeby je z zyskiem sprzedać zgodnie z zapowiedziami. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jeżeli ktoś liczy na niewielki zarobek, to jest szansa, tylko niech zdąży z transportem przed tym, jak się całe floty, wszystkie z Dulseka wrzu wrzucą do highseka do GT i będą paliły wszystko i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o co się zmieniło od tamtej pory, no to. I się rozkręca. Drifterzy wyłączyli Lokal Chat w Dulseku. Teraz y, lokal chat będzie działał na takiej samej zasadzie, jak w wormhole. Oczywiście jest to tam ubrane w pewien lorze. Y, Concord ma problemy z y, utrzymaniem dostaw paliwa do nadajników podprzestrzennych i stąd, y, stąd te problemy techniczne i nie są w stanie na bieżąco całego ruchu y, monitorować i przekierowywać i go. Y, tak, no tak, monitorować. I w związku z tym lokal przechodzi w trip delayed, y, przynajmniej na razie. No, z zapowiedzi i artykułów, które CCP wydało, to są w ogóle pierwsze jakiekolwiek oficjalne do doniesienia o, e, o czymkolwiek związanych z inwazją Drifterów od w ogóle początku całego zamieszania. Nie było postów, nie było, mm, nie było wcześniej tweetów, nie było artykułów. Pierwszy właśnie pojawił się materiał SCOP, a chwilę później e, d, informacja na dev blogu, czy coś takiego. E, w każdym razie e, sytuacja się zagęszcza, jeżeli wtedy Dulsek chciał. Przylecieć za sobą pojawiły się drifterów i to, że byli upierdliwi, e, chciał przylecieć i spalić Hajsek, no to za wyłączenie im lokalu e, w nulu to już w ogóle chyba po, po, pojadą do Londynu i spalął serwerownie, w której stoją serwery i online, bo nic lepszego mi do głowy nie przychodzi. No w każdym razie, pompa na Redditie pompa na forum Iwki jest mega. E, kopalnia soli, kopalnia US, kopalnia memów. E, Obrazki no, po prostu niektóre są pierwszoklaśne, przynajmniej dla tych, e, którzy nie mają. Z tym najmniejszego problemu, tak jak i ja osobiście, aczkolwiek jest to moja subiektywna opinia. Wiem, że wiele osób e, mieszka w nulu i nawet należy do tego y, największego y, nulsekowego aliansu i pewnie. Faktycznie mogą mieć jakieś problemy, ja oczywiście rozumiem. Aczkolwiek, na ile tu w rzeczywistości jest takim strasznym zagrożeniem, jak to tam było przedstawione w nagraniu, powiedzmy w monologu największego przywódcy Dulseka, to jest według mnie ostro naciągane, ponieważ chwilę później pojawiły się tutaj, nie chwilę później, tylko w trakcie tygodnia pojawiły się również materiały dotyczące, jak ogólnie działa ta cała mechanika. I powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy można całą tą flotę drifterów pokonać przy pomocy trzech statków i jednej stacji kosmicznej, to jakoś nie wygląda, żeby to było dramatycznym problemem w tym momencie. Ale jeśli natomiast chodzi o wyłączenie lokal chatu, bądź jak to woli w, w przełączenie go w tryb delayed, czyli taki, gdzie nie widać się na nim, dopóki się nie odezwiesz, dokładnie tak jak jest od samego początku w Warhol Space, no to tutaj sytuacja jest jeszcze, jest o wiele bardziej ciekawa, ponieważ e, pozwoli to, przynajmniej w teorii, jeśli o mnie chodzi, na wyłapywanie ludzi, którzy się nie pilnują, e, czyli nie klikają w Directional Scan, e, nie zwracają uwagi na swoje otoczenie, czyli e, no, powiedzmy wszystkich, którzy latają na awku e, przy pomocy statków e, racących i używających dron e, oraz botów. E, dlaczego? Bo boty do tej pory w NullSecu działały na takiej zasadzie, że e, bociły czyli wykonywały swoje zaprogramowane czynności, a jeżeli tylko ktoś pojawił się w systemie, yy który był kimś, jakąś zupełnie inną osobą, wtedy taki bot natychmiast się zawijał, dokował i czekał aż, że tak powiem, lokal się znowu opróżni, aż znowu będzie sam w systemie i znowu będzie mógł kontynuować. To tak, taka forma zabezpieczenia, bezpieczeństwa, żeby właśnie nie było mnie można złapać. No i było to dość nieuczciwe, bo właśnie takie boty czy patrząc, obserwując lokal chat, wiedziały dokładnie, że ktoś się pojawił w systemie, nieważne gdzie, nieważne kiedy, i od razu zaczynały uciekać. Teraz takiej możliwości nie będzie, teraz będzie o wiele więcej ciekawych y, sposobów na to, żeby takie boty wyłapać. Oczywiście podejrzewam, że y, w związku z tym y, y, też y, się zmienią trochę zasady, jeżeli chodzi o używanie tych botów. Czytaj e, po prostu, albo się ludzie wszyscy zawiną i tak jak to ktoś już zasugerował i po prostu polecą do highseka y, i tam będą sobie y, latały, albo na przykład będą to boty y, obserwujące directional scan albo coś takiego, chociaż w to akurat wątpię, bo directional scan w tej grze można bardzo łatwo oszukać, przynajmniej na dwa sposoby, albo używając Covered Ops Cloaking Device'a, czyli latając w kamuflażu, albo używając Recon Ship'a, czyli statku, którego nie widać w Directional Scanie. On oczywiście nie może założyć aktywnego kamuflażu, ale wystarczy, że nie będzie go widać i na lokalu, i w Discalnie, i dopiero się można zorientować, że on jest w momencie, kiedy zobaczy się go ze sobą na gridzie w oknie Overview. Co, co z tego wyjdzie, czas pokaże, aczkolwiek póki co tak jak mówię, łapcie popcorn, bo jest co oglądać. Natomiast jeśli chodzi o nadchodzące palenie highseka, to tutaj jeżeli miałbym mieć jakąś radę, no to po pierwsze tak, przewiście wszystkie graty, które chcielibyście sprzedać, najlepiej do głównego Trade Huba, bo i to na stacja NPC-ową, bo póki co stacji npc kowej nie da się spalić, i istnieje szansa, że faktycznie jeżeli spełnią się pogróżki, że dulsek zakręci kurek z. Z ropą, minerałami, lodem, mungu i jakimiś innymi dziwnymi rzeczami, no to wtedy ceny w high będą rosły. No na obecną chwilę, jeżeli ktoś by chciał wykupić po niskiej cenie i liczyć na to, że cena wzrośnie, to bałem się, że na taką spekulację już jest w tym momencie za późno, bo albo cena już zaczyna wzrastać, bo właśnie ludzie kombinują, albo, albo tutaj niczego nie ma sensu, bo i tak nie zdążycie zrobić tego w tak niskim kosztem, jakbyście to na przykład zrobili, gdybyście Wiedzieli o tym pół roku temu, albo nawet więcej i wtedy zaczęli. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie pozostałe rzeczy, na przykład asety znajdujące się w przestrzeni kosmicznej, no to tutaj pamiętajcie, że jeżeli chodzi o nową mechanikę wordeków, to jesteście możliwi do zawardekowania, czytaj, wasza korporacja, bądź wasz sojusz, tylko i wyłącznie jeżeli posiadacie w przestrzeni kosmicznej struktury. Czyli jeżeli już... Przyjdzie co do czego yy, i przez x tygodni wszyscy będą chcieli was wardekować, no to wtedy po prostu złapcie stację, transferujcie je na wasz, na, na waszą korporację holdingową, jeżeli takową macie, jeżeli nie, to prawdopodobnie będziecie chcieli ją stworzyć i w tym momencie no, możecie liczyć się z tym, że ta stacja i tak spadnie, aczkolwiek wasza główna korporacja nie będzie się miała, nie będzie się musiała w ogóle bujać z wardekiem, że po prostu będziecie mogli sobie latać na lewo i na prawo, tak jak dalej byście chcieli, ale nie będziecie pod Wordeckiem, bo nie będziecie wordekowali w momencie, kiedy przekażecie te struktury zawczasu. Będąc, będąc chwilowo jeszcze przy wzroście cen, chciałem zauważyć, że cena pleksa delikatnie spada, ale to raczej nie ma związku z inwazją Triglawian i z wojną, chociaż cholera wie tak naprawdę, bo jednym ze skutków ubocznych po pierwszej inwazji Triglawian, a potem informacji o wyłączeniu lokalu, aż Wam dam normalnie linka do forum i w online, gdzie sobie możecie poczytać. Bardzo, bardzo ciekawa lektura, jak ludzie. Reagują y, na, tom, na temat wyłączenia właśnie lokalu i tryglawia, i tfu, i drifterów. Y, I na przykład, y, no, jest w tej chwili tam. 2,5 tysiąca wpisów w temacie z informacją o wyłączeniu lokala, i mniej więcej połowa z nich brzmi coś na zasadzie: Uuu, głupie CCP, odsyskrybuję swoich 28 kod, coś tam, coś tam, subskrybuje sobie 30, odsyskrybuję swoich 15, U, ja swoich 5, U, ja swoich 2, i na to, ktoś swoich 2, <grywia> jakiś typ skomentował ty dubie, <grywia> co, co zasadniczo wzbudziło uśmiech na mojej twarzy. Ale e, w związku z tym, że w ramach protestu być może. Kto wie, zresztą ciężko powiedzieć, bo z tą subskrypcją to tak, tak jak powiedziałem, kiedyś się Manic Velocity nawet nabijał z tego w jednym ze swoich sławnych wywiadów z, w nawiasie, w cudzysłowie osobistością If Online. To był chyba wywiad z Multiboxerem czy coś takiego. Właśnie się nabijał, że o, coś tam w ramach protestu odsubskrybowałem swoje 10 z moich 20 kont, nie? I tak, ale tamte i tak za pleksy były nabite. Więc tutaj jeśli chodzi o cenę pleksu, można by się spodziewać, że ta spadnie, bo zniknie popyt na nie w momencie, kiedy ktoś w proteście nie będzie, nie będzie pleksił postaci co miesiąc, więc tego można by się spodziewać. Aczkolwiek z drugiej strony ciężko powiedzieć, bo, bo istnieje niewielka szansa, że również ci sami ludzie. Z nulu Securities Pay, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, bo sobie je tam drukują w dół po prostu wiadrami, e, którzy inwestowali w Plexa, mogą chcieć również wycofać swoje sell ordery. E, i tylko, że tutaj to jest tak jakoś nie do końca. czy znaczy mogliby pewnie wszystko skancelować, nie ma jeszcze problemu. Tylko, jeśli dobrze pamiętam, e, tu tracą kaucję albo mi się byli z kontraktami wystawionymi, bo chyba na kontraktach jest procent od wartości kontraktu jako kaucja, czy coś takiego. No w każdym razie, na razie cena Plexa delikatnie spadła, dalej na sprzedaży utrzymuje się w okolicach 4 milionów za sztukę, ale czas pokaże, czas pokaże, będziemy to monitorować i zobaczymy, co się będzie stało. I co się będzie działo, w najgorszym wypadku będzie właśnie z powodu tego blackoutu, kolejna, no, no kto wie, może to faktycznie na wakacje dobry moment był, żeby coś takiego przeprowadzić, bo kupa ludzi będzie miała czas, żeby grać i... I może wezmą udział w tej zabawie całej, bo okupa ludzi już bierze. No i dobra, a tak, bo zapomniałem powiedzieć, że całość została okrzyknięta mianem blackout bardzo, bardzo złowieszczo. No w każdym razie, dobra, tyle na dzisiaj. Tryglawianie, kiedy że zdominowali dulsek, to zdominowali dzisiaj pierwszą część raportu o stanie korporacji. Natomiast jeśli chodzi o drugą część raportu o stanie korporacji, no to oczywiście informacje związane z aktywnością PVP, czytaj z aktywnością, to raczej informacji, bardziej, bardziej historyki, które miały miejsce w ciągu ostatniego tygodnia. No e, i na początek zacznijmy od e, akcji, która oczywiście e, tego się nie da zaplanować, prawda? Bo to jest info online, tu jest wszystko e, przypadkowo losowe i tak dalej. O ile oczywiście nie są to drifterzy w dół, Ale przejdźmy do rzeczy. E, sytuacja w naszym Warholu wyglądała następująco. W jednym chainie z, mieliśmy jedną korporację, która była dość nieprzyjemna. W drugim czynie właściwie nic nie było. Mieliśmy trzeci wormhole, w którym. Co się tam znajdowało? Co się znajdowało? Chłopaki polecieli flotą niewielką, tam chyba około 10 osób, strzelać do jakiejś cytadeli, która się odchoruje, czy, 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 czy coś takiego. Mało to istotne. W każdym razie zasadniczo zostali w trakcie tej czynności znalezieni przez ludzi zamieszkujących. Ten nieprzyjemny wormhole, o którym wspomniałem, i już się coś zbierało, żeby po prostu się na nich rzucić i im przeszkodzić. Natomiast w międzyczasie otworzył się kolejny wormhole, kolejne połączenie do kolejnego wormhola, i również tam w środku miesz... Znaczy to się później okazało, że to nie tam w środku, tylko dosłownie kurka woda, chyba z sześć wormholi dalej, mieszkała kolejna nieprzyjemna korporacja, i w każdym razie w związku z tym, że członkowie naszej floty zostali przyłapani tak trochę w złym miejscu, w złym momencie, no to musieliśmy poczekać na pierwszy ruch, bo nie mogliśmy, że tak powiem, wskoczyć w ciemno i wpaść na przykład w środek zasadzki. To nie było dobre. Natomiast koniec końców okazało się, że członkowie tego pierwszego nieprzyjemnego, nieprzyjemnego wormhola nadziali się na członków, chociaż może inaczej, tak, nie, dobrze. Członkowie tego pierwszego nieprzyjaznego Wormhola, który był granicznym z naszym, nadziali się na tych nieprzyjemnych z gdzieś tam, z tego czwartego chaina trzajna daleko. W sumie nawet ich żeśmy nie znaleźli, jakżeśmy za nimi lecieli, bo po czwartym skoku po prostu poszli w warp gdzieś tam, gdzie ich nawet nie, nie zdążyłem zauważyć jaka sygnatura. E, tak się zdarza. Nie znaleźliśmy ich, ale to już było w po akcji, tak naprawdę? A o, 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 o tej akcji zaraz, do tej akcji zaraz przejdę. E, no i w każdym razie ci z tego pierwszego nieprzyjaznego Wormhola. nadziali się na tych drugich nieprzyjaznych, e, troszkę się postrzelali, spadło kilka statków, po czym e, wlecieliśmy my, e, prze, przetrzymiliśmy tych drugich nieprzyjaznych, którzy już się wtedy wycofywali, ale że byliśmy w flocie, która nie była w żaden sposób specjalnie przy, przygotowana do takiej walki, to sami się wycofaliśmy na zgorą upatrzone pozycje, po czym ci drudzy nieprzyjemni wrócili z większą flotą, ale wtedy nadziali się już na naszą flotę, która była gotowa i niestety, że tak powiem, dostali trochę... I niestety wynik potyczki nie był zadowalający dla nich za bardzo. No aczkolwiek, tak jak mówię, część z nich udało się uciec i odleciała i nawet ich później żeśmy nie znaleźli, bo lecieli taki kawał drogi. Ja wiem, troszkę to brzmiało chaotycznie, aczkolwiek taka strzelanina na trzy fronty rzadko się zdarza. Aczkolwiek teraz, jak o tym myślę, to mogło być o wiele gorzej, bo nam na plecy mogli spaść również ci pierwsi nieprzyjemni w tym przypadku, gdyby się tylko szybciej przegrupowali. Ale chyba, chyba istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie mieli wystarczającej ilości osób i po pierwsze dlatego zwlekali z rzuceniem się na naszą flotę, która była na występach w ruchu. Sąsiednim i nie miała najlepszej kompozycji, jak również prawdopodobnie dlatego nie zdecydowali się również na wpadnięcie nam na plecy w momencie kiedy się strzeliliśmy z tymi drugimi nieprzyjemnymi. To jest bardzo prawdopodobne. No, A w, w każdym razie było śmiesznie, była zabawa. E, niestety, e, również w tym tygodniu mieliśmy porażkę. Polecieliśmy e, strzelać z ludźmi, jak nam wystawili flotę 40 osób. E, to niestety, ponieśliśmy trochę strat w tym, na tym wyjeździe. E, ale to taki mały spoiler. E, natomiast, e, teraz przechodząc, bo już się zrobiło strasznie długo, nie wiem czy znowu będę miał materiał na podkład wideo. E, przechodząc do e, części farcia szodkinka. W tym tygodniu. Główna rola należy do naszego korpowicza, który oczywiście podczas zamykania połączenia między wormholami źle policzył masę e, tego połączenia i się zamknął po niewłaściwej stronie. No chciał, że e, ktoś to zobaczył i chciał go za wszelką cenę złapać. Jakimś cudem udało mu się urwać, uciec e, i przeżyć. I po odczekaniu, nie jestem pewien ile on to powiedział, czy pół dnia, czy, 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 czy cały dzień... E, no, jakoś udało mu się wyskanować połączenie między wormholami, które w teorii mogło go wyprowadzić na zewnątrz, i postanowił z tej, z tej okazji skorzystać. Więc przeskoczył przez ten wormhole, okazało się, że był, była to klasa trzecia, i wpadł w sam środek bijatyki po drugiej stronie. Bijatyka opiewała na przynajmniej tak 5 do 6 osób, które się strzelały właśnie pod, pod tym wormholem. I chyba jego obecność musiała ich bardzo zaskoczyć, bo również w tym przypadku udało mu się uciec, a chciałem tylko zaznaczyć, że on cały czas lecił ciężkim, zamykającym battleshipem, bo takich statków używa się właśnie do zamykania połączeń wormholowych, bo one są najcięższe i wtedy najszybciej właśnie wormhole osiąga limit masy. Tylko trzeba to dobrze policzyć, żeby się zamknęło z waszym statkiem po tej właściwej stronie. No ale tak, jakimś cudem udało mu się z samego środka tej strzelby. Wyskoczyć, uciec i schować gdzieś w głębi systemu. Po czym stwierdził, że nie ma mowy, nie będzie ryzykował i po prostu wyłączył światło, nie wyłączył komputera, nie wyłączył klienta i po prostu poszedł spać. Obudził się następnego dnia, i dopiero wtedy opuścił ten wormhole, który okazało się jakimś szczęśliwym trafem, miał połączenie do Heiseka, więc w tym przypadku w dzisiejszym odcinku raportu o stanie korporacji on jest farciarzem, bo w, powiedzmy sobie... 80% przypadków, no dobra, może przesadza, bo takie rzeczy zdarzają się w sobie częściej niż rzadziej, no to powiedzmy, że miał szansę pół na pół, że uda mu się przeżyć i uciec z swoim statkiem z tego całego Europolowego czejda, bo mógł trafić znacznie gorzej. Natomiast jeśli chodzi o pechowca odcinka, no to w dzisiejszym raporcie o stanie korporacji ten zaszczyt trafia do członka IF University który miał strasznego pecha, ponieważ yy, sytuacja wyglądała następująco. Siedzimy sobie w Warholu, nagle ktoś krzyczy. Uwaga, leci z praksis, prawdopodobnie zamykający, właśnie prawdopodobnie ktoś zamykał połączenia wormholowe, albo tak jak nasz, jak członek naszej korporacji próbował się wydostać z wormholowego chaina. No i niestety wpadł w sam środek naszego systemu z dużą ilością aktywnych aktualnie pilotów. Natychmiast wszyscy się przesiedli w statki pościgowe i po około 10 minutach gnitwy, popełniwszy błąd w pilotażu, można by powiedzieć niewybaczalny w takiej sytuacji, jego statek został namierzony i przechwycony i już mu się, że tak powiem, nie udało wylecieć. Pilot Praxisa otrzymał bilet w jedną stronę do High Security Space, natomiast w trakcie tej akcji, jak żeśmy go gonili i mieliśmy obstawione wszystkie połączenia między wormholami, które były w, w danym momencie aktywne w naszym wormholu, nastąpiła aktywacja przychodząca i właśnie pojawił się członek If University i niestety miał bardzo dużego pecha, bo właśnie ten wormhol był obstawiony i uzbrojony dużą ilością statków po zęby. Niestety w tym, w tym przypadku jego wycieczka y, zakończyła się y, niepowodzeniem. Ale tytuł pychowca odcinka y, w tym tygodniu otrzymuje. I to by było wszystko na dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnym odcinku raportu o stanie korporacji. Jak tak dalej pójdzie, to również będziemy mieli raport. Y, dokładnie w przyszłym tygodniu w związku właśnie z wyłączeniem lokala co się stało jak się dzieje czy, ile osób przestało grać w grę i tak dalej i czy faktycznie haisek płonie a a propos wyłączenia lokal czatu concord dawał 48 godzin na jeszcze działanie tego czatu zrobili takie ostrzeżenie i właśnie uzasadnili to trochę roleplayowo że drifterzy zakłócają Ciągi komunikacyjne i konkurent po prostu nie może dowieść paliwa do swoich przekaźników, i za 48 godzin po prostu go zabraknie i będą mieli problemy. Więc tak, macie czas do poniedziałku. Cześć!